Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy z Żulem Neonem. Dzień dobry. O nie, no piwo dobry. na odcinku pije, co za człowiek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie w tytule, będziemy pomagać... Nie pij tyle, bo wylądujesz na izbie wytrzeźwień, stary. No nie, no i strzygam się do dziury w domu. W dzisiejszym odcinku będziemy pomagać rozkręcić biznes Neonowi, żeby po prostu... Ale już mam biznes. No nie, jaki masz biznes? Sprzedaję kłody. Ale ty jesteś kłodą. Jesteś drewnem w tej grze na razie, muszę ci pomóc. Bo nic nie znaczysz, stary. Ja mam pomysł na świetny biznes dla ciebie, wiesz? Na samym początku, zanim będziemy rozkręcać ten biznes, zanim wam powiem w ogóle, jaki to biznes, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pod filmem, żeby było dużo łapek w górę i w ogóle, że wam się odcinki podobają, no to koniecznie musicie zostawić łapkę w górę. No i gdzie postawiłeś to? Nie znasz się, zaraz, no i widzisz, teraz masz zepsutą ścieżkę. No, więc zostawiacie łapki w górę, no i napiszcie komentarz. No i zostawcie subskrypcję, kto jeszcze nie zostawił. Lecimy po 30 tysięcy subskrypcji, mam nadzieję, że nam się to uda jakoś szybko. Jesteś z siebie zadowolony? Jesteś z siebie zadowolony, że zbudowałeś totem nieśmiertelności? Troszeczkę tak bym powiedział, nawet tak leciutko. Nie pij tyle. Dobra, słuchaj, mam dla ciebie biznes. Mega opłacalny biznes, więc stary... Będziesz milionerem, tak jak ja, widzisz? Może przestać to pić? Dobrze. Zaraz będziesz pijany na tym. No nie pij tyle! Dobra, chodź. Biznes polega na bardzo, bardzo prostej rzeczy. No widzisz, już jesteś wstawiony. Dobra, patrz. Widzisz, co mam w ręce? Marchew. To jest nasz biznes, słuchaj, na dzisiaj. Potrzebujemy jeszcze tylko motyki. Nie mamy motyki, więc będę musiał zrobić motykę. Siekiera motyka będzie diamentowa. Czekaj, bo nie mam craftingu tutaj w ogóle. Dlaczego nie mam craftingu na górze? Muszę to zmienić koniecznie. Najpierw trzeba zrobić patyki. Słuchaj, ten biznes, no moim zdaniem jest jednym z bardziej opłacalnych biznesów, jaki można zrobić. Nie? Więc myślę, że powinieneś na tym się mega wzbogacić, jeśli będziesz to dobrze robić. Przestań to pić. Ile ty już tego wypiłeś za dużo, stary. Zaraz będziesz się zataczał tu na tym odcinku. Proszę, za ciebie też. Nie, no ja... No dobra, jednego dla towarzystwa. Ale to... Czekaj. Potrzebujemy... Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy wiadro. Masz wiadro? No jasne, że tak. No nie, chyba nam się Żul upił na odcinku. Dobra, chodź. Poczekaj, masz motykę. O. I... Albo nie. Ja będę motyką operował, a ty masz wiadro. Ja mogę operować tą buteleczką. I słuchaj, nie, operuj wiadrem. Operuj wiadrem i co jakiś czas tutaj na całym tym terenie rób dziurę i do niej wsadzaj wodę po prostu, nie? I lecisz po wodę gdzieś tam do źródła i tak ten, a ja tu ci zrobię całe pole, żebyś mógł tutaj po prostu sadzić w tym wszystkim. Będziesz miał niesamowicie ogromne pole do produkcji marchwi po prostu. I cały biznes polega na tym, stary, że jak już będziesz miał tą marchewkę, to wykorzystujesz ją w taki sposób, że idziesz do villagerów i próbujesz im to opylić, rozumiesz? Podchodzisz do nich i po prostu z nimi rozmawiasz. Oni powinni chcieć, bo oni bardzo... Nie pij tyle, stary. Ty, potrzebujemy wody, bo patrz, tu nie działa. O, widzisz? Musi być nawodnione. Musisz dbać o to, żeby było tu wszystko nawodnione tak, jak ma być. Nawodnione. Dokładnie. Tak jak ty jesteś nawodniony, tak musi być nawodnione to pole. O, dobra. No już ci tutaj zasadzę te marchewki. O, widzisz, tutaj potrzebujemy tu więcej wody. Tutaj daj. Tutaj, w tym miejscu. O nie, tam bez sensu, bo akurat blisko była inna. Musisz, nie tak często, wiesz? Czekaj, tutaj... Dobrze. Pozamieniam. No i teraz jest super. No i tu w tą dziurę, co tutaj już przygotowałem na nią. Tu. O, ale jesteś perfekcyjny, stary. Kurczę, dziękuję za pochwałę. Nigdy mnie tak nikt nie nazywał, tylko wylądowałem na ulicy. Jesteś perfekcyjnym rolnikiem roku, domu i w ogóle wszystkiego. Słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie na Discorda, ponieważ mam Discorda, na którym się dzieje. W sumie to nic, ale warto tam być, ponieważ po live'ikach sobie tam rozmawiamy. Ostatnio mniej live'ików, no bo niestety musiałem wrócić do szkoły, nie ma tyle czasu, żeby robić live'iki. Przede wszystkim odcinki są najważniejsze. No ale wiadomo, będziemy sobie robić live'iki w weekendy, więc najbliższy live'ik gdzieś tam powinien być w sobotę, gdzieś, nie wiem, o 11 czy jakoś tak, zobaczymy o której to się jeszcze okaże, ale gdzieś w porannych godzinach powinien być streamek. Stary, mi się już kończą powoli marchewki, a my dopiero tyle mamy, więc ten biznes będzie trzeba... Co?
Po co mi tyle marchwi? No stary, mówię ci, że biznes będziesz otwierał, stary. Przecież z tym biznesem to ty będziesz tutaj najbogatszy prawie, że. Tyle wystarczy. Nie no stary, to jest za mało. Musisz mieć porządne pole marchwi. Ty to musisz zebrać, stary. I potem jak to zbierzesz, to musisz sobie na nowo, znaczy to musisz iść do tych villagerów, stary, i im to opylić. Bo oni to naprawdę biorą, oni bardzo chcą marchewki. Kurczę, skoro tak mówisz. No, stary, to jest opłacalny biznes. Będziemy stać na więcej miodu pitnego. Nie, właśnie za to musisz sobie kupić nowy dom, stary, wybudować w sumie najpierw, wybudować musisz sobie nowy dom. Ja bym chciał więcej miodku. No ale patrz jaką ty masz chawirę, przecież to jest, mieszkasz za drewnianym, za jakimś obsranym ręcznikiem, stary, masz jedno łóżko jeszcze różowe w dodatku, więc pewnie ukradłeś jakiejś pani. O, patrz, jakiś pająk tu idzie teraz nas torturować. Skoro jesteś, a nie, nie panie? Idzie. Czekaj. Nie, no jest, pod nami chyba. Zabij go, nie mogę się położyć. Czekaj, pod nami jest. Gdzie on jest? O, tu jest. O nie, stary, tu jest creeper też. Dobra, pokonam oponentów, stary. O! Dobra, pokonałem oponentów. Jest wszystko dobrze, jest wszystko pod kontrolą. O nie. Dlaczego ty to robisz? Ja ci pomagam. O! Nie, no nie mogę teraz wyjść. Czekaj. No nie, znowu. Powtórka z rozrywki. A! A! Umieram! Umieram! Jak się wydarł? Dobra, chodź spać, bo jest noc, kurczę. A nie mogę, bo monster znerwiał, ja przenoszę. Nie, no zabiłem przecież je tam. Gdzie ty jesteś? Ja w siebie śpię. Nie przychodź. Dobra. Mi tu, bo ty śmierdzisz. Ale czekaj. Nie, ty śmierdzisz, stary. Ale ino 2 złote. No, jak mi dasz 2 złote, to cię tu przenocuję. Dobrze, że się chociaż w nogach położyłeś. Przyzwyczajony. Dobra, chodź. Ej, mam ostatnie 6 marchewek, stary, to już jest strasznie mało. Jak my ten biznes mamy rozkręcić? Będziemy potrzebowali kostkę można, masz jakąś? Albo iść... się to miód. Idź. No i... Nie widzisz, że niszczysz? Nie. Niszczysz naszą ciężką pracę, stary. Idź poszukać w moich skrzynkach więcej marchewek albo więcej kostki mocnej, żebyśmy mogli to rozrosnąć, wiesz? Nie mogę postawić... O, dobra. Czego nie możesz postawić? Już mogę. To dobrze. Czego mam poszukać? Idź do mnie do magazynu i poszukaj tam kostki mącznej albo marchewek więcej. A daj mi wiadro, ja tu będę uzupełniał tak, żeby wody było więcej. O, a ty idź tam poszukaj. No gdzieś tam powinny być na pewno, wiesz? Dobra, tutaj jeszcze dam wodę, tu się przyda. I tu walniemy wodę. Stary, to będziesz... Oj, tu się dokopaliśmy do czegoś innego. Ale to damy radę. Dobra, daję tu marchewkę jeszcze. Jak przyjdziesz... Ja poczekaj, ja idę po wodę jakoś, bo tu potrzebujemy jej dużo. Powinniśmy sobie zrobić nieskończone źródło wody w ogóle gdzieś tam blisko. Wtedy byśmy nie musieli biegać, więc chyba tak zrobię. Żeby nie trzeba było biegać. Dwa wiadra mogłem też sobie wziąć. Aj, trudno. Masz coś? Tak. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ile masz? Ile znalazłeś tam u mnie? No ale nie, no dobra, dla towarzystwa. Dobra, no to... to nawet nie wiedziałem, że aż tyle tego tam miałem. Ej, no dobra, no to kozak. To masz, patrz, robimy takie coś, że tu rozwalam tyle. Daję tu wodę, zrób nieskończone źródło wody i przynieś tutaj i tutaj uzupełniaj to. A ja tu lecę dalej robić te marchewki, stary. Bo ten biznes musi być ogromny. Ten biznes nie może być byle jaki. Dobrze. Czekaj, tu mamy marchewki. Jeśli chcesz porządnie zarabiać, to musisz mieć tutaj coś swojego. Ja mam wrażenie, że ty za każdym razem biegasz po 3 razy, chłopie. Ty masz wodę przynieść stamtąd tutaj, a nie stąd tam. Rzeczywiście. I teraz wiesz, to tu i tutaj rozstawiaj. Ja tu porobię jeszcze dziury takie w losowych miejscach, żebyś tutaj już wiedział, gdzie masz... Oj, niebezpieczeństwo. Tutaj. Oj, tu są... Co tu jest? Dlaczego... A, bo tu były te bikony, które rozwaliliśmy. A, widzisz. Taka sytuacja. No i teraz nie wiem, jak się stąd dostaniemy. Masz... Świetny pomysł. Ej, masz więcej dirta? Rzuć mi, proszę. Proszę, żulu, ratuj mnie. Dobra, dzięki. O nie. Nie, no proszę mi nie bić. Czekaj, bo tu został dirt na dole.
Nie, nienawidzę żuli. To są po prostu ludzie, którzy mi zawsze pod górkę robią. Ała! Proszę mnie nie bić. O, jest dziura na wodę. No czemu tu zamurowałeś tą dziurę, którą zrobiłem? Ja to miałem wszystko obliczone. Czekaj, gdzie ona była? Chyba tu. Idealnie trafiłem. Dobra, daję tu. Okej. O, pajączek. Kurczę, przesuń się. Pani chce się przesunąć. Upodobał sobie tam to miejsce. Upodobał sobie to miejsce, dobra. Tu murujemy. To będzie sta... O nie, co ja zrobiłem? Tu wypełni... Gdzie ty jesteś? Co ja robię? Co ci się wydarzyło? Dobra, ty jesteś pijany już. Ty już jesteś pijany. Ty się zaraz przewrócisz i zgona walniesz. Uno! O nie, nie mów, że się zżygałeś. Był dźwięk żygania. Nie, nie rób tego. O nie! To wszystko jest dobrze. Dobra, ty już wytrzeźwiałeś? Tak. Co się stało? Bierz, uzupełnij tą wodę w tym. Tak robię. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stary, to będzie niesamowite, ale posłuchaj mnie, no jesteś teraz rolnikiem tak jakby. Stary, ale posłuchaj mnie, bo to jest mega ważne. Hodujesz te marchewki, bo ja ci nie mogę pomagać, stary, ja mam swoje biznesy do załatwiania. Więc czemu ty musisz się... Jak ja sobie poradzę? No ja chcę ci to wytłumaczyć, stary, to nie jest trudne. Musisz ja nie tak. Jestem przystosowany do takich skomplikowanych. Jesteś, stary, dasz radę. Hodujesz marchewki, jak wyhodujesz marchewki, to lecisz z tymi marchewkami do wieśniaków, do wioski i opylasz im to po prostu. Podchodzisz do nich, wyciągasz marchewkę i oni już wiedzą, co się dzieje, oni już wiedzą, co mają robić. Nie, no nie pij tyle, stary, bo się znowu poskładasz jak leżak. O, i tu można posadzić na przykład coś, na przykład jarzębinę. No, no akurat ty marchewki masz, nie? Kurczę, czemu marchewki? Ja bym chciał jarzębinę z tym posadzić. No to sobie musisz napisać do Minecrafta, żeby jarzębinę dodali do Minecrafta, wiesz? Kurczę. A możemy już teraz dodać. Ale nie ma niestety, wiesz? Kurczę. No, nie da rady. Dobra, pa, dokończę to pole. I... No i możemy kończyć odcinek już. Tylko... Ale dlaczego ja tutaj mam takie pole? No stary, posłuchaj mnie, bo ty jesteś jakiś pijany. No. Bo dostałeś plombę w ząb, teraz. A kurczę, ty! Weź, się uspokój! Czekaj. Słuchaj. O, dobra. Się zesrał ze strachu. Słuchaj, no. Słuchaj mnie porządnie, patrz na to, co ja mówię tutaj. No i niszczysz pole! No nie, no przecież to jest twoje pole, ja ci chcę pomóc, jesteś nieznośnym wrzulem. Słuchaj, hodujesz to pole, bierzesz te marchewki i idziesz do wioski, nie do tej, do Palionowa, bo tu są już ludzie zbyt bogaci. Lecisz do tamtej wioski, tam dalej, albo do tamtej, która jest w tamtym kierunku. I opylasz te marchewki villagera. Podchodzisz normalnie z marchewką, kurczę, zabrałeś mi marchewkę. Podchodzisz tak z marchewką i mówisz, kierowniku, chciałbym ją sprzedać, a on wtedy mówi, super, mam dla ciebie emeraldy i daj ci emeraldy, stary. I w ten sposób opylasz sobie całe pole i możesz je rozszerzyć, jeszcze zrobić większe, rozumiesz? Możesz być kimś na tym serwerze, więc... Mam nadzieję, że będziesz kimś takim jak ja i będziesz mógł sobie chodzić w różowym garniaku. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, wbijajcie do Neona i zobaczcie, jak rozwijał biznes. Albo jak pił dalej piwo, bo to jest menel najgorszy. Dobra, nie, ja nie mogę... Pusta buteleczka! Nie mogę koło ciebie stać już, bo wali od ciebie żulem. Patrz, wali od ciebie żulem, nie zbliżaj się do mnie. Ale napełnij ją. Napełnić to... Nie, proszę wyjść z mojego domu. Proszę wyjść z mojego domu, zabierz swoje łóżko i wyjdź z mojego domu. A, już zabrałeś. Proszę iść z mojego domu. No i widzisz? Zgona masz. Dobra, leż tam i wytrzeźwij mi tam. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.